Rodzinne ogrody działkowe to trwała wartość w życiu naszego miasta. Wpisane są w dokument, jakim jest strategia rozwoju miasta, w plany zagospodarowania przestrzennego, w studium rozwoju miasta. Każde działanie, które będziemy podejmować w przyszłości, to działanie, które ma na celu ochronę tego niezwykle cennego potencjału w życiu Gdyni. Taki pilotażowy program, który udało nam się wymyśleć w Gdyni, program wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych. Parę tysięcy złotych, które w całym ogrodzie działkowym realizują bardzo określoną potrzebę. Brak tych pieniędzy z budżetu powodował potrzebę opodatkowywania się na wspólne działania, a tak dzięki wsparciu miasta będzie można je lepiej i skuteczniej realizować.